Cześć, 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 witajcie kochani w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na mapie zającowo w wersji zimowej. Dzisiaj ciąg dalszy robót z drewnem, tak? Ten filmik będzie króciutki, ponieważ nagrywam ten odcinek już piąty raz. Z jakiegoś powodu nam cały czas się usuwały tam te filmiki. Tak, no witamy was bardzo serdecznie w tym odcinku. Jak widzicie, no tutaj prace wra. No dzisiaj troszeczkę już jesteśmy wkurzeni tym, bo już piąty raz nagrywamy, bo coś tam nam się psuło, no ale nic, może to jakoś w końcu się uda nagrać. Tak, w zeszłym odcinku zapowiadaliśmy, że będziemy ciąć tamte drewno, co żeśmy ścinali, i będziemy układać je ładnie tam na opał, a doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu, że nam drewna na opał jest dostatek i że po prostu to przeznaczymy na wióry. Znaleźliśmy takiego fajnego moda, wielką taką kobyłę do przerabiania, to jest ogromna machina. Ma dużo funkcji, jak widzicie, oświetlenie, tam zębatki chodzą, wszystko tego, jest stójki i ona jest niezależna od tego ciągnika tam, że paliwo do niej trzeba wlewać, no etc., etc. Naprawdę super maszyna, polecamy do przerabiania na wióry, nie? Tak. Właśnie tak, jak szukacie jakiejś fajnej maszyneczki, to polecamy to, tak? Możecie teraz w tym odcinku zobaczyć, jak to chodzi, jak to się zachowuje w pracy i tak, bo te, co są tutaj w standardzie, to są po prostu okropne. No, to zanim się to naładuje, zanim się ten... Tak. Ale jak zauważyliście, właśnie ta ciężarówka jest źle odważona. Tak, jest źle. I tak się buja. W ogóle nic, te stójki powinny być, tych stójek powinno być więcej i powinny być dłuższe, bo nic praktycznie one nie dają. No. Ale realistyczne jest, jak drewno już wpadnie do tego, do tej, załóżmy, maszyny, to jaki jest pył, jaki jest ten, jakie wióry lecą, nie? No. On tam ma 1000 chyba, 1000 pojemności, tak, litrów? 10 tysięcy. I tam jak jest pełny, to jest sygnał i znak świetlny, nie? Się włączy. Tak. Kurde, strasznie to jest niewyważone. Może ja też trochę za dużo biorę, ale mimo wszystko to powinno być chodzić jak ta lala. Mhm. No i też chcieliśmy was bardzo przeprosić za to, że nie było tak. Tak długo odcinka, znaczy długo, no tak nie było, nie? Jakiś czas. Długo, no czy to parę dni tam, co tam, tak, nie pamiętam dokładnie, ale też my tak codziennie nie będziemy wstawać, bo tu nie ma z czego, tak żeśmy mówili tam w rozpoczęciu czy zakończeniu chyba. Tak. Ale nie martw się, aktywność poprawi się, tylko musi nadejść po prostu marzec i wtedy już zobaczycie, co będzie i tak. Jak dalej będzie. Dobra, jak tam jeszcze? Daleko mogę? Powiem ci, żebyś podsunął trochę do mnie, jak możesz. Jak chce się do przodu. No już tam dalej, to tak niezbytnio, dobra, puszczam. Bo się zaraz mi wywali ten cel. No. O, poszł. Jak widzicie, realistyczny pył. No tu zostały jeszcze mi 3 kłody. Do przerobienia. Nie wiem, jakim... A nie, dobrze, wszystko jest okej. O. Cyk, później wam jak zostanie, jak już przerobimy, to pokażemy wam, jak to wszystko się włącza po kolei, nie? Jak to działa. Mhm. Tak, żebyście zobaczyli, jak ten mod chodzi. My praktycznie każdy mod, który pobieramy, to w jakimś tam pokrótce omawiamy. No, żebyście mogli zobaczyć, zanim pobierzecie, zanim tego, no. Jak tam? Co? W sensie, że ten? No, proszę mi kierować tam. Do mnie. Do mnie do przodu. Daj pan trochę. No dobra, puszczę. Stanie. Jest dobrze. Posz. Ładnie idzie. No
Ile tam litrów? Zbiorniki, ile tam? W sensie, że ton? No a gdzie? Kilogramów? Kilogramów, no litrów chyba. Litr to woda jest. Cieszy z litra. A co to kilogramy? Na kilogramy będzie? No, prędzej na ton. Dobra, nie wiem, a mi się coś zbugowało i w ogóle nic nie widzę, ani żeby było coś w zbiorniku, ani żeby było coś na tym. Nie wiem, co chodzi. Jak to nie ma nic w zbiorniku? No ty rzeczywiście. A, bo to ciągle te przyczepy wysypuje się, przecież rurę mam wystawioną. A, jo. Dobra, wszystko jasne. Dobra, proszę mnie kierować. Dobra, to już wejdę tylko z mojej przyczepy. No, z tej perspektywy fajnie. Musisz do przodu cały czas, bo to długi jest. Jeszcze. Dobra, stop. Dobra, puszczę. Ile tam jeszcze zostało? Ostatni. A, ten. A widzicie, jakie mocne oświetlenie tu jest? To wszystko jest z tej właśnie maszyny tam. Trzy lampy są, które można sterować. Którym można sterować to mani. Prawo, lewo, góra, dół. Tak, i szparacze. Jakby. Tak, trzy. Czekaj, no dawaj tutaj. Kurwa. Dobrze? Mm-hmm. Aha, już niżej nie mogę. Czekaj. Jezu, jak on skacze, to denerwuje człowiek. O, dobra. Leć tam na górę. Dzisiaj się nabiegasz? Ja, kondycji na łapie. Nie, jak człowiek trochę porobi, to się wprawia już w to i ma wyczucie w tej maszynie. Dobra, bo mnie strącisz tu zaraz. To już tak daleko byłem? No. Weź trochę do siebie może. Kurde, co ja robię? O, dobra. O, przepraszam. SMS-ik. O. Ty, to coś mało tych fiur będzie, to będzie trzeba jeszcze las ciąć. No. Jeszcze chyba na wycinkę pojedziemy sobie, ale to już za kulisami. Czekaj, bo... Chociaż czekaj. Odcinek... Nie, no już w tym odcinku nie ma co mieszać. Zobaczcie, najpierw mówię tutaj ten ciągnik. W środku możemy sobie zgasić i zapalić światełko. O, ty, nawet widać na zewnątrz. No. Co jest? Czemu nie mogę zgasić światełka? Co jest? Nie mogę zgasić światełka. A którym... O. Zgasło. O, pyk. O. No nie wiem. Pali się? Nie. U mnie zgasło. Nie wiem. Co jest? Może wsiądę i wysiądę. No nie wiem, nie mogę. Dobra, tam już. No, ale tu w środku w kabinie się światło fajnie zapala. Dobra, tu już złożę. Idź powyłączaj wszystko w maszynie, pokażemy jak po kolei się wszystko włącza. Dobra, czyli tak. Wszystko, światła powyłączaj, wszystko. O. To jest super. Światła powyłączę. Gie. Wyłączę. Gie i H. To ja wyłączam. O, cyk. Dobra. O, teraz widać jak się światełko zapala, bo tamte reflektory były takie mocne, że aż nie było widać różnicy. Cyk, cyk, światełko się zapala fajnie.
Dobra, i teraz zaprezentujemy wam, jak chodzi właśnie tutaj ta maszyna. Nie mogę się wysłowić. Otwieramy tutaj sobie klapę, mamy cały silnik skata. Widziałeś skata? A ja. No. Dziwne. No i tutaj mamy całe centrum sterowania. Naciskamy sobie, proszę, 0 numpad i nam się otwiera. No, Kuba, otwórz. A, przepraszam. Już chwilka, minuta. Otworzyłem. No Kuba, otwieraj. Kurde. Dobra. Nie synchronizowaliśmy się. No i tu wszystko mamy opisane. X, to prawda. Znaczy X trzeba najpierw ją włączyć. Oczywiście najpierw trzeba zalać paliwa. Może jeżeli ktoś nie wie, że jak nie zadajemy paliwa, to nie będzie nam działać. Ja też na początku miałem z tym problem, że myślę, co jest, kurde, czemu to nie działa? A zalałem paliwko i wszystko chodzi. Stujeczki rozstawiamy, cyk, maszyna się do góry podnosi, jest stabilna. No i wiadomo, B to włączamy i wyłączamy. No i tutaj też mam taką fajną właśnie, że na G wchodzimy i każda lampa po kolei może być sterowana. Prawo, lewo, góra, góra, dół, cyk, cyk. I włączana za pomocą przyciska H. Przycisku H. O, i tak to wygląda. Fajna maszyna, naprawdę. Składamy już teraz. A ty, Kubo, możesz jechać tam gdzieś, wysypać te wióry. No to są farmy wióry. O, no to wysyp, wysyp. Cyk. No jakbyś mógł to być bramy otworzyć. Już, gasimy. Bo ja tylko mam pilot od bramy. Haha. Właśnie nie wiem, to jest dziwne, bo niby u mnie się otwiera brama, ale musisz z tym podać, żeby mi otworzyć. No, to zabezpieczenia tam są. Przed kim? Przed złodziejami. Czyli mną, tak? Dziękuję. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Także no ten dzisiejszy odcinek, króciutki odcinek, dobiegł już końca. No bo mówimy, no dzisiaj to po prostu już 5 razy ten filmik został nagrywany, no i się takie rzeczy działy niestworzone, że po prostu ten filmik nie wiadomo gdzie znikał. No ale w końcu żeśmy nagrali. Nie, to nie są biury. W końcu żeśmy nagrali i jakoś to będzie. W następnym odcinku na pewno możecie spodziewać się jeszcze tej mapy, pomimo że już śniegi roztopniały chyba wszędzie, co? No, już nigdy nie ma śniegu, no to u nas jeszcze ten mróz się trzyma i ten śnieg jeszcze się utrzymuje u nas w Zającowie. Niedługo możecie się cieszyć, bo będziemy powracać na Bantikow, na nasz ulubiony PGR, prawda? Prawda. Będziemy wracać. I jeszcze możecie się liczyć z tym, że w następnym odcinku zawitamy jeszcze raz na Zającowie i będziemy dalej, myślę, przerabiać na wióry. Będziecie mogli się bardziej przyjrzeć tej maszynie jeszcze po raz kolejny. Także Rolmix żegna się z wszystkimi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Heja! You and that drug, you're